Proszę Państwa, pozdrawiam z Szydłowa. To miasto perełka. Niektórzy nazywają je nawet polskim Carcassą, choć to nie Szydłów powinien być uznawany za odzwierciedlenie Carcassą, ale wręcz odwrotnie. To miasto na południu Francji mogłoby czerpać wzory z polskiego Szydłowa. Małopolska to był niezwykle ważny element ówczesnego królestwa korony, Królestwa Polskiego. W czasach Kazimierza Wielkiego, kiedy państwo, ówczesny władca umacniał, zwracał niezwykle ważną uwagę na to, aby wszędzie były istotne grody obronne. Jednym z takich grodów był właśnie Szydłów. Łącznie to miasto, wówczas o powierzchni 6,5 hektara, otoczono murem. Na tym murze w tej chwili się znajduje. Ten mur liczył sobie łącznie prawie 1100 metrów. 1100 metrów muru grubego na 1,80 m i wysokiego na 6,5 metra. Naprawdę potężna warownia. Z tego wspaniałego muru dzisiaj zostało ponad 2/3, bo prawie 700 metrów zachowało się tego fenomenalnego muru. Zachował się także znajdujący się za moimi plecami zamek, także pamiętający czasy Kazimierza Wielkiego, bo to Kazimierz Wielki kazał ten zamek pobudować, aby był ważną twierdzą w jego królestwie. Kazimierz Wielki, wspaniały władca i polskie Carcassą, czyli Szydłów. A dlaczego mówiłem, że to Carcassą powinno patrzeć na Szydłów jako na pewien wzorzec? Otóż w dużej mierze Carcassą to jest rekonstrukcja XIX-wieczna. Wyjątkowość Szydłowa nie polega na tym, że jest to niezwykły, jedyny w swoim rodzaju zamek, który wówczas został pobudowany, i gród otoczony murem przez Kazimierza Wielkiego. Takich miast, takich grodów, takich zamków było niezwykle wiele, bo w końcu Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Ale wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że nieomal w całości udało się to miejsce zachować, że tak dużo z tych murów, z tych oryginalnych, gotyckich budowli zachowało się, ewentualnie mają jakieś delikatne elementy późniejszej rozbudowy czy późniejszych rekonstrukcji. To właśnie urok Szydłowa polegający na tym, że zachowało się tak wiele oryginalnego, średniowiecznego miasta, grodu, który był jednym z głównych miast ówczesnej korony Królestwa Polskiego i który bronił rubieży Małopolski za czasów Kazimierza Wielkiego i kolejnych władców, bo także chociażby Władysław Jagiełło właśnie na tym zamku, który jest za moimi plecami, uwielbiał przebywać, bywał tu wielokrotnie, bywała tutaj także królowa Jadwiga i wielu późniejszych władców spędzało tu wiele ważnych chwil swojego życia. Pozdrawiam z polskiego Carcassą, z Szydłowa, z murów obronnych, wspaniałego, wzniesionego za czasów Kazimierza Wielkiego zamku i grodu obronnego.